Otwieram obrady 41. sesji Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Witam wszystkich Państwa radnych Rady Powiatu. Witam zarząd na czele z panem starostą. Witam naczelników Wydziału Starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. Witam przedstawicieli związków organizacji społecznych, przedstawicieli mediów oraz wszystkich, którzy przybyli na dzisiejsze obrady. Szanowne Panie, Szanowni Panowie, Radni Rady Powiatu. W dzisiejszych obradach udział bierze 21 radnych, co do ogólnego stanu 25 radnych stanowi to 84%. Stwierdzam, że obrady sesji Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim są prawomocne. W materiałach na dzisiejszą sesję Państwo Radni otrzymaliście zaproponowany porządek obrad, ale wpłynęło pismo od zarządu, że i zgłasza zarząd projekt autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu tomaszowskiego na 2013 rok oraz projekt uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu tomaszowskiego na lata 2013-2038. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tych dwóch proponowanych zmian? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie 21 głosów za. I bardzo proszę pana Marka Paradę o odczytanie nowego porządku. Punkt pierwszy. Otwarcie 41. sesji Rady Powiatu. Punkt drugi. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Punkt trzeci. Przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty. Przyjęcie protokołu z obrad 40. sesji. Punkt piąty. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie ustalenia harmonogramu pracy oraz dyżurów w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku funkcjonujących na terenie powiatu tomaszowskiego. Punkt szósty. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Punkt siódmy. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmiany uchwały nr 233/2013 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez powiat tomaszowski w 2013 roku w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania. Punkt ósmy. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości o powierzchni 250 m2 oznaczonej numerem działki 306 położonej w obrębie 7 Tomaszowa Mazowieckiego, ulica Nowowiejska. Punkt dziewiąty. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zwrotu darowanej nieruchomości na rzecz gminy miasto Tomaszów Mazowiecki. Punkt 10. Rozpatrzenie projektu wraz z autopoprawką i podjęcie uchwały Rady Powiatu Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmian w budżecie powiatu tomaszowskiego na rok 2013. Punkt 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu tomaszowskiego na lata 2013-2038. Punkt 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmiany uchwały nr 57/401/2010 rok uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienionej uchwałą nr 14/131/2011 Rady Powiatu Tomaszowie Mazowieckim z dnia 24 listopada 2011 roku. Punkt 13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie tomaszowskim w roku szkolnym 2012-2013. Punkt 14. Informacja starosty o realizacji obowiązku składania oświadczeń majątkowych na 2013
2012 rok. Punkt 15. Informacja przewodniczącego Rady Powiatu o realizacji obowiązku składania przez radnych oświadczeń majątkowych za 2012 rok. Punkt 16. Informacja o pracy zarządu powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w okresie między 40 a 41 sesją Rady Powiatu. Punkt 17. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt 18. Wnioski i oświadczenia radnych. Punkt 19. Sprawy różne. Punkt 20. Zamknięcie obrad 41 sesji Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś inne propozycje? Nie widzę. Przystępujemy do przegłosowania porządku obrad. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego porządku? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie 22 osoby za przyjęciem porządku. Przystępujemy do punktu 4, mianowicie przyjęcie protokołu z obrad 40 sesji. Protokół włożony był w Biurze Rady Powiatu. Do chwili obecnej nie wniesiono żadnych uwag, zastrzeżeń. Czy w obecnej chwili teraz ktoś z radnych ma Państwa jakieś zastrzeżenia? Też nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego protokołu 40 sesji? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Dwadzieścia dwa głosy za. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. I przystępujemy do punktu 5, a mianowicie rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia harmonogramu pracy oraz dyżurów w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy aptek. Od 1 stycznia 2014 roku do końca roku, czyli do końca 31 grudnia. Bardzo proszę pana naczelnika Wydziału Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych, pana Michała Czechowicza. Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Zgodnie z dyspozycją artykułu 94 ustawy Prawo farmaceutyczne, Rada Powiatu ma obowiązek każdego roku zaakceptować ramowy harmonogram pracy dyżurów aptek ogólnodostępnych, które funkcjonują na terenie powiatu tomaszowskiego, oraz harmonogram dyżurów nocnych w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Proszę Państwa, na terenie powiatu funkcjonują 44 apteki, z tego 31 w samym Tomaszowie i 3 punkty apteczne na terenie gmin wiejskich. Zakres pracy jest bardzo duży, ponieważ już pierwsze apteki o 7.30 zostają otwarte, natomiast pracują nawet do 21, więc ta dyspozycja jak najbardziej jest wykonana. Pełen zakres i dostępność naszych mieszkańców do farmaceutyków jest jak najbardziej zachowany. Natomiast jeżeli chodzi o dyżury, tak jak i w ostatnim roku zaproponowaliśmy Państwu wspólnie z Okręgową Izbą Aptekarską jako samorządem zawodowym, jak i innymi właścicielami aptek, żeby funkcjonowała ta apteka w trybie całodobowym na placu Kościuszki, apteka Wicenta. Powiem tylko woli wyjaśnienia, że jeżeli chodzi o tą rewitalizację, nie ma żadnych zakłóceń i z tego co wiem, co uzyskałem od pana prezydenta Zania, wykonawca ma tak prowadzić roboty w 2014 roku, żeby był dostęp do wszystkich znajdujących się tam w kamienicach wzdłuż placu Kościuszki przedsiębiorców. Przedstawię projekt uchwały. Uchwała Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie ustalenia harmonogramu pracy oraz dyżurów w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku funkcjonujących na terenie powiatu tomaszowskiego. Tu następuje podstawa prawna. Paragraf pierwszy. Po zasięgnięciu opinii prezydenta miasta Tomaszowa Mazowieckiego, wójta gminy Będków, wójta gminy Buliszewice, wójta gminy Czerniewice, wójta gminy Nowóc, wójta gminy Lubochnia, wójta gminy Rokiciny, wójta gminy Rzeczyca, wójta gminy Tomaszów Mazowiecki, wójta gminy Ujazd, wójta gminy Żeleklinek oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi, Rada Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim uchwala, co następuje. Punkt pierwszy. Harmonogram godzin pracy aptek ogólnodostępnych w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku funkcjonujących na terenie powiatu tomaszowskiego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Harmonogram dyżurów w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy
aptek ogólnodostępnych w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku funkcjonujących na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę opinię Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych. Komisja Zdrowia zaopiniowała pozytywnie wniosek. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych ma pytania do Pana Naczelnika? Pan Radny Węgrzynowski, proszę. Proszę powiedzieć, czy liczba aptek i punktów aptecznych na terenie powiatu tomaszowskiego, to ona jest na tym samym poziomie, czy tutaj się jednak zwiększyła? Od wielu lat jest na tym samym poziomie. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie. Kto jest za? Za. 23 za. Kto się wstrzymał? Jeden. Przy jednym głosie wstrzymującym. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydawania decyzji usunięcia albo odstąpienia od usunięcia pojazdu. Proszę Pana Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, Pana Cezarego Krawczyka, o przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ustawa z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym nakłada na Radę Powiatu obowiązek corocznego ustalania stawek opłat na parkingach wyznaczonych przez Pana Starostę za parkowanie pojazdów, jak również holowanie ich na parking przez firmy holownicze. Corocznie taka uchwała się pojawia na sesjach Rady Powiatu. Corocznie również minister finansów w drodze obwieszczenia określa maksymalne stawki według poszczególnych kategorii pojazdów i takowe obwieszczenie w dniu 1 sierpnia bieżącego roku zostało przez pana ministra finansów ogłoszone. Zapisane jest w monitorze polskim z dnia 5 września bieżącego roku. Szanowni Państwo, rozporządzenie określa stawki górne, natomiast Rada Powiatu może ustalić je w innej wysokości. Wydział Komunikacji i Transportu proponuje, aby stawki zarówno za holowanie pojazdów, za parkowanie, jak również koszty związane z odstąpieniem od holowania pojazdów pozostawić na poziomie dotychczasowym. Załączniki do uchwały zawierają tutaj kilkanaście pozycji. Nie wiem, czy jest tutaj potrzeba ich odczytywania. Natomiast generalnie, jeżeli chodzi o najbardziej, w 90% dotyczy to samochodów osobowych. Ta maksymalna stawka dziennego parkowania to jest określona przez ministra w wysokości 38 zł. Jest propozycja, byłaby to stawka 36 zł na poziomie roku ubiegłego. W innych pozycjach również o jakieś tam nieznaczne kwoty odbiegają od maksymalnych kwot określonych w pomieszczeniu ministra finansów. Dziękuję Panie Przewodniczący. Nie wiem, czy dyskusja teraz, czy odczytać projekt uchwały. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, uchwała Rady Powiatu Tomaszowie Mazowieckim w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. I tutaj działając na podstawie artykułu 12 punkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, ustala się, co następuje. W paragrafie pierwszym ustala się wysokość opłat za czynności związane z usuwaniem pojazdów z dróg powiatu tomaszowskiego i przechowywaniem tych pojazdów na parkingu strzeżonym w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi ustala się wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Postanowienia uchwały obowiązywać będą w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. W paragrafie czwartym powierza się wykonanie uchwały Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. I paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Jeżeli pan przewodniczący uzna za zasadne, nie będę załączników odczytywał. Każdy z państwa radnych nie dostał na komisji również. Dziękuję bardzo i poproszę opinię Komisji Budżetu i Planowania Gospodarczego. Komisja Budżetu i Planowania Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję i poproszę opinię Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych ma pytanie do pana naczelnika? Panie naczelniku, chciałbym dopytać, czy dużo jest takich pojazdów w skali roku i czy są może takie osoby, może firmy, które no, nie chcą odebrać, czy nie odbierają tych pojazdów właśnie z parkingu? Panie radny, szanowni państwo, pewna zmiana tutaj, jeżeli chodzi o firmy, zarówno firmę holującą, jak i parking, została uzgodniona w umowie z 11 kwietnia 2013 roku. I powiem w ten sposób, od tego momentu, ja na razie mówię tylko o tych pojazdach, które zostają zatrzymywane w trybie artykułu 130 przez policję i odbierane po jednym czy dwóch dniach, powiedzmy, przez właściciela pojazdu. Za chwilę powiem o tych pojazdach, które pozostają dłużej. Takich pojazdów do dnia 10 października, tutaj mamy taką aktualne dane, było w roku od 11 kwietnia do 10 października 28 takich pojazdów. Tutaj od razu dopowiem, że w oparciu o uchwałę, którą państwo podjęliście w ubiegłym roku i stawki, które obowiązują na rok bieżący, z tego tytułu zgodnie z umową, ja już może będę, jeżeli mogę, bo jeżeli chodzi o inne pozycje, one są bardzo rzadkie. Natomiast samochód osobowy to jest taki no, klasyczny przypadek z 33 zł dziennej opłaty, której jest zobowiązany uiścić właściciel pojazdu. 12 zł pobiera właściciel parkingu, natomiast kwota 21 zł wpływa na konto starostwa powiatowego. A jeżeli chodzi o holowanie pojazdu, stawka od samochodu to jest 440 zł na terenie miasta, z czego 231 zł jest to dochód starostwa, 209 zł jest to dochód firmy holującej. Mamy w tej chwili po jednej firmie wyłonionej w drodze przetargu. Jeżeli chodzi o firmę holowniczą, jest to firma Lukpol pana Lucjana Plicha. Jeżeli chodzi o parking, to jest parking pana Starczyka, Tomstar na... On faktycznie jest na ulicy Zawadzkiej, natomiast firma mieści się w Łazisku. Łączny dochód z tego tytułu już na czysto, że tak powiem kolokwialnie, za ten okres, o którym powiedziałem, to jest kwota 8082 zł, to jest dochód starostwa, który wynikał po prostu z tej częściowej wpłaty osób. Jeżeli chodzi o samochody zaległe, to jak gdyby dwie kategorie spraw bieżące po zawarciu nowych umów i nowelizacji umów w tej chwili mamy, o ile dobrze pamiętam, 8 pojazdów nieodebranych z parkingu, które są parkowane około miesiąca. Zgodnie z ustawą po 3 miesiącach, a więc po 90 dniach od momentu nieodebrania tych pojazdów mamy możliwość wystąpienia na drogę sądową, co czynimy, aby na mocy postanowienia sądowego sąd orzekł przepadek na rzecz pana starosty tych samochodów. Mamy również pewną grupę spraw, jak już jestem przy głosie, to żeby pewna informacja była, samochodów, które były od wielu, wielu lat stały po tych parkingach, które często państwo również widzieliście. Nadal jeszcze prowadzimy te działania związane z likwidacją tych pojazdów i stan na dzień dzisiejszy wygląda w ten sposób, że fizycznie, czyli już w demontowni, dokonaliśmy demontażu 36 pojazdów. Uzyskaliśmy tutaj kwotę ponad 20 tysięcy złotych z tytułu opłat firmy złomującej za odebranie tych samochodów. W sądzie mamy jeszcze w tej chwili 38 spraw. Na różnym etapie, niektóre od kilku miesięcy po prostu wnioski są złożone, czekamy na prawomocne postanowienie i nadanie klauzuli wykonalności tym wyrokom. Mamy również niewielką grupę spraw, 8 konkretnie, gdzie występują no, skomplikowane sprawy prawne związane ze stwierdzeniem spadkobierców, ustaleniem właścicieli, a więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o pojazdy, które zostały zdemontowane w roku 2012, bo tylko o te mogliśmy na razie wystąpić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Wystąpiliśmy o zwrot, o pewną no, formę dotacji czy opłaty, która jest, wynika z przepisów ustawowych na 17 pojazdów, bo tyle w roku 2012 zdemontowaliśmy. W 2013 już te kolejne, o których mówiłem, a więc łącznie 37. A więc jeżeli te wnioski z
zostaną uznane, a wydaje nam się, że tak, bo są zrobione dobrze i czekają na rozpatrzenie. Wpływ z tego tytułu do budżetu powiatu będzie w granicach 68 tysięcy złotych za rok 2012. Jeżeli chodzi o 2013, będziemy też składać wnioski, te wnioski na początku roku 2014 zgodnie z obowiązującym regulaminem. Dziękuję bardzo. Czy są pytania jeszcze? Tylko chciałam wiedzieć, 38 spraw na różnym etapie pan powiedział, tak? I tak. Proszę mi powiedzieć, w momencie jak sąd przyzna już staroście możliwość dokonania zumowania, jeżeli dojdzie do tego, nie? Co z zaległymi za wypłatami za ten okres czasu, kiedy samochód przebywał na parkingu przez te 60 czy 90 dni nie odebrany? Trafi sprawa do sądu. Interpretujemy to jednoznacznie, że własnością starostwa się powiat staje w momencie orzeczenia, prawomocnego orzeczenia sądowego. Do tego momentu ma właściciela. Oczywiście są to trudne sprawy, bo z reguły albo te osoby mają gdzieś, nie przebywają w kraju w niektórych przypadkach, czy nie można do nich w jakiś sposób dotrzeć. Wystawiamy decyzję. Decyzję administracyjną na zapłatę tej kwoty w kwotach zdecydowanie niższych uzgodnionych z właścicielami parkingu określającymi, bo ustawa przewiduje, że nie są to te opłaty, które od pewnego momentu, mówię o stanie na dzień dzisiejszy, które wynikają z Państwa uchwały, a kwoty określone przez właścicieli parkingów związane z kosztami, nie z opłatą, a z kosztami przechowywania tych samochodów na parkingach. Także wystawiamy decyzje, potem one, jeżeli nie są, uprawomacniają się, nie są wpłacane kwoty, to trafiają na drogę egzekucyjną. Dziękuję bardzo. Nie ma pytań, przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Kto jest za? 24 głosy za.